Witam wszystkich serdecznie. Odcinek troszeczkę innego typu. Będziemy zakładać licznik dwukierunkowy. Chcę wiedzieć, ile garaż ciągnie, to idzie na garaż. Jak widać, instalacja jest starego typu. Jak nie macie uprawnień sepowskich, nie posiadacie umiejętności i papieru, bo posiadać papier może każdy, ale umiejętności nie, róbcie tego. To nie jest instruktaż. Prąd, napięcie jest śmiertelne, więc jak widać, przełączymy sobie na AC i widać, że tutaj nie ma co się bawić, bo możecie umrzeć, jak się nie będziecie umieli tym posługiwać. Tym bardziej, jak tutaj mam zdobyczne, od kolegi dostane bezpieczniki. I tutaj te styki są mocno odsłonięte. Jak widać, mamy wysokie napięcie, troszeczkę słońce zaszło. 400 V międzyfazowego. Przed chwilą było 405. Więc powtarzam, jeżeli nie macie uprawnień, nie naśladujcie, bo możecie sobie krzywdę zrobić. A ja idę zrzucić zasilanie od góry i jeszcze sobie tu za nasilanie zrzucimy. Nie ufam bezpiecznikom, jak jest możliwość, zrzucam sobie jeden wyżej. Teoretycznie minęła chwilka, mamy teoretycznie zrzucone bezpieczniki, ale ja sobie zawsze wolę sprawdzić. Najpierw sobie zmierzymy międzyfazowy. Czy coś jest? 2 V. 0. Jakoś dużo ucieka. Gdzieś te kable walą w kocopoły, czyli między tą fazą a tą mamy gdzieś przebicie 2 V, stara instalacja, a tutaj mamy nawet 10 V, więc kable stawiam, że już są dawno do wymiany. 10 V na wyłączonych bezpiecznikach, przykre, no ale co, tak to już bywa. Tu mamy 7. Tu mamy 2,5. Jeszcze raz. 2 i... Tu mamy nawet 3,5. A do neutrala 15. Pięknie. Stara instalacja i ja. Jeszcze tak dla bezpieczeństwa, bo miernik miernikiem. Tak mnie kiedyś uczył jeden elektryk. Masz pewność, że jest zgaszone? Sprawdź. Więc jeszcze sobie robię pełną moją zwory. Jakby miało coś się stać, to ten kabel po prostu zrobiłby zwarcie i bezpiecznik by spadł. Ale teraz jesteśmy, powiedzmy, bezpieczni. I teraz miernik na bok. Startujemy z zabawą. Potrzebuję średni śrubokręt, płaski. Bo to jest na płaskie zrobione, to jest już na Philips, czyli na gwiazdkę, na krzyżyk, jak tam kto zwał. Odkręcimy sobie. Wyciągniemy sobie fazy. Tu sobie też sprawdzimy. Ok, wygląda, że jest ok. Nic nie wybuchło. Odłączymy sobie neutral. Tutaj miałem zrobiony neutral rozdział P na tutaj w skrzynce. U starej instalacji jest to zrobione tak, że na czerwonym był neutral, więc nic nie zrobimy. Skrzynkę sobie zrzucimy. Troszkę mało miejsca. Będziemy sobie łączyć na zewnątrz, a później wszystko wsadzimy do środka ładnie. Ok. Czyli neutrala będę musiał podłączyć już tutaj, jakoś na miejscu, bo mało miejsca mamy. Sobie go wyciągnę tu. Ten przewód, powiem szczerze, nawet nie wiem od czego jest, bo nigdzie nie jest podłączony z tego, co mierzyłem. Możliwe, że to jest PE, ale jak nie wiem, nie łączę, tym bardziej przy tej instalacji. Dobra,
spróbujemy to zrobić jak najkrócej, więc tutaj mam jeden mostek zrobiony. Tu gdzieś miałem materiał na kolejne. Czyli jeszcze braknie na jeden mostek. Przewody używane z co wyprułem z mojej rozdzielni, więc jak to się mówi, wiekowo nie odbiegają od reszty. Izolacja też na pewno w takim samym stopniu zdegradowana jak w reszcie instalacji. Mamy oszkurowane. Mam taki fajny przyrządas. Teoretycznie jest tylko dolinek, ale jak już się ma troszeczkę wprawy, to też i drut idzie owalić. Takie coś. No i co? Teraz lecimy z drucikami. W sumie ta strona mi się nie podoba. Taki zwyczaj mam, że zawsze stare połączenia usuwam. Nie wiem, co tam się działo z tym nigdy do końca. Wolę sobie zrobić nowe. I widać, że jest nawet oksyda. Dlatego wolę się pozbyć starych połączeń, bo nigdy nie wiesz, co tam było. Dobra, to będzie tyle. Naszykuję sobie jeszcze jeden mostek i lecimy dalej. Mamy naszykowane wszystkie trzy przewody i z racji, że jesteśmy tutaj bardziej doświadczeni, to sobie to poskładamy na zewnątrz, a później wsadzimy do środka. Jedynie warto sobie sprawdzić jedną ważną rzecz. Ile będziemy mieli w zapasie izolacji? Żeby tutaj była ostrość. I co chcę wam pokazać. Ten jest ok. A tu już jest tak średnio. Bo na upartego pójdzie palcem grzebnąć. A tutaj mamy więcej. I będzie widać, że mamy troszeczkę wystającą izolację. Jakby mi by to jeszcze uciekło na zewnątrz, no to już można się dotknąć. Zawsze lepiej zrobić, żeby było troszkę mniej. Dlatego tak sobie posprawdzamy. Jak to ja mówię, jak ktoś robi od A do Z swoją instalację, to wie, czego się może spodziewać i czego ma nie robić i unikać. Więc ja sobie zawsze robię tak, żebym był bezpieczny, bo to jest moje życie, moje bezpieczeństwo. Dobrze. I lecimy. Tylko że ja muszę sobie wycofać styki, bo są w pełni zamknięte. Weźmiemy sobie krzyżaczka i sobie popuścimy. I powinno się wycofywać. O, się wycofało. I sobie wszystkie przygotujemy, żeby było nam łatwiej później w końcowym montażu. I tak samo z drugiej strony, jak było widać, tam było do 4, a tu jest od 5 do 8. Licznik ma jeszcze funkcję dawania impulsów. To jest niepotrzebne, no ale dużo rzeczy uważam, że są mi niepotrzebne, a później się okazało, że jakieś tam zastosowanie do tego się znajdzie. No i dobra. Lecimy po kolei. I teraz fajnie widać, że izolacja jest w środku. Nie ma szans, że coś dotkniemy sobie przez przypadek i zostaniemy porażeni prądem. Dokręcanie jest według specyfikacji danego urządzenia. Zawsze są napisane parametry dokręcania i ile newtonometrów. Bo za mało jest źle, za dużo jeszcze gorzej, bo możemy uszkodzić gwinty i zrobić tak, że niby się trzyma, a w praktyce to wygląda tak, że gwint jest przeciągnięty, albo urwiemy żyłę po prostu.
i spowodujemy to, że prędzej czy później będzie problem. Więc na razie mamy tyle. Wiemy mniej więcej, jak to będzie szło. To będzie szło tak. I sobie doginamy. I mamy 3. I później tutaj będziemy lecieć tak. Mniej więcej. 2 i 3. Resztę dogniemy w miejscu montażu. Ale sobie teraz, niż zaczniemy w montażu to doginać, tylko żebyście widzieli. To jest taki materiał gratisowy, można powiedzieć, ale może się komuś przyda, żeby wiedział, o co kaman. Oczywiście nie naśladować, jak nie macie papierów. Możecie sobie zrobić krzywdę albo komuś. Dobrze. Materiał gratisowy, z racji, że nie wiem, ile wychodzi mi sprawność układu, to znaczy ile ja zużywam w zimie nagrzanie prądem, a ile wyprodukuję przez cały rok i zaoszczędzę na rachunku. Zaraz się okaże, że grzanie prądem w instalacji, w garażu wychodzi mnie drożej niż to, co ja wyprodukuję. No i dobra, lecimy. Mamy pierwszy od lewej, jako brązowy, i lecimy do pierwszego od lewej. To zmiana śrubokrętów, bo tutaj jest inaczej zrobione. Dokręcamy, sprawdzamy i lecimy teraz drugi. Warto sobie poruszać i się wtedy dowiadujemy, gdzie co jest. Lecimy z drugim. Dwójka jest i trójka. Tylko że widzę, że mi przestaje żyła. Czas cię skrócić. Więc bierzemy to. Śrubokręt poleciał. Akurat ten, co potrzebuję, zaraz sobie go wezmę. Skracamy cię. A wezmę sobie inny. Dlatego warto mieć troszeczkę więcej narzędzi, bo jak coś spadnie, to nie trzeba, jak ktoś mówi, płakać. Tylko się później pozbiera. Ok, mamy 1, 2, 3. Jest ok. Tym nie kręciłem, ale sobie sprawdzę, czy coś nie stało się. Dlatego też sobie wziąłem i tak zrobimy pętelkę, że jak coś, to sobie będę umiał założyć cęgi. Dlatego wolę sobie zostawić więcej miejsca, żeby ewentualnie cęgi założyć. Mamy to i zaraz lecimy dalej. Dobrze, mamy z zasilania przez bezpiecznik do wejścia licznika. I teraz to możemy przymknąć sobie. Otworzymy sobie wyjścia i lecimy tak samo brązowy, tylko że muszę sobie wsadzić na szynę i tu na dole jest zabezpieczenie na szynę i żeby mi to klikło. O, nie umie sobie trafić. Trzeba wziąć konkretniejszy śrubokręt. Więcej mi spadł. Jeszcze raz. Weźmy podłączenie kabli jedno. Wchodzenie na szynę. Bo też ta szyna jest tutaj troszeczkę tak dziwnie zrobiona. Niczego nie zobaczycie. Raczej. Ale tu jest za duża szpara. I prawdopodobnie dlatego nie umie zamknąć szyny na szynie. A tutaj jest troszeczkę za dużo miejsca. Dobra.
umiem. Szyna mam źle zamontowana. Trudno. Obejdzie się bez. Gdybyście widzieli, co tu było prędzej, to co tutaj jest, to jest i tak gitara. Tym bardziej, że robię dla siebie, a to jest taki materiał gratisowy. Więc dużo obróbki nie będzie. Będzie bez obróbki, bez niczego konkretnego. Będzie tylko wrzucone, lekki opis. Dużo zawsze w opisie jeszcze jest informacji, jak się zapomnę, to w opisie uzupełniam. Mało kto na pewno czyta, ale w opisie jest dużo dodatkowych informacji, przemyśl i tak dalej. Lecimy. Z trzecim, raz, dwa, trzy. I teraz tu mam mechanicznie połączone tulejką. Z doświadczenia wiem, że jeżeli to jest luzem dwie żyły pod jeden styk, to to mało kiedy wychodzi. Się nauczyłem, że wolę sobie tulejką to złączyć. Tu sobie popuścimy więcej, bo potrzebujemy więcej. Więc jeszcze potrzebujemy więcej. Dobra. Musimy sobie popchać go. Okej. Okay. I trzyma. Dobra. Zostawimy sobie otwarte. I sobie zaraz przemierzymy. Więc idę załączyć zasilanie i będziemy zaraz mierzyć. Chwila później. Lecimy dalej. Bezpieczniki wrzucone. Zaraz sobie zmierzymy. No, widać, że chyba mi się bateria kończy. Mierzmy sobie, ile tutaj mamy tego soku. 405, a tu 407. Ok, zobaczymy, czy mamy neutral w dobrym miejscu. 230, 235 i 234. Dobra, wrzucamy bezpieczniki. Nie wybuchło. Licznik wstaje. Prawdopodobnie firmware i tak dalej. No i lecimy z kilowatogodzinami. Chwilowo nic nie mamy za bardzo załączone, ale sobie zobaczymy resztę. Czyli tak, od strony zasilania. Tak, żebyście też widzieli. 234. 237, 234, 231, 234, 232. Troszeczkę słoneczko zaszło. Czyli możemy zamykać. Teoretycznie tyle, aż tyle. Aha, i mamy tak. Input. Eksport chyba, total, aha, ile watów ciągniemy, widocznie nic teraz nie ciągniemy, no i fajnie, wszystko działa, a nic nie ciągniemy, bo lecimy na moim prądzie, dopiero będzie coś pokazywać, jak bym przełączył jedno źródło, co możemy zaraz zrobić. Zresztą pokażę to kiedyś indziej. Nie będę naciągał. Będziemy obserwować, ile się udaje narobić tutaj. To nic. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.